cech rzemiosł różnych w Suwałkach powstał w listopadzie 1828 roku. Zrzeszał wówczas szewców, cholewkarzy, rymarzy, introligatorów, garbarzy i białoskórników. Druga wojna światowa przerwała działalność organizacji. Wznowiono ją w 1947 roku. Dzisiaj cech świętuje swoje 70-lecie. Wznowienie działalności odbyło się kosztem zmian strukturalnych, ale pozostała historyczna funkcja starszego cechu. Pierwszym starszym cechu po wojnie był Józef Klimaszewski. Od lat kilkunastu tę funkcję pełni Andrzej Lewkowicz. W związku z tamtymi przepisami, które obowiązywały w tamtych czasach, każdy rzemieślnik musiał być zrzeszony w cechu. Więc stąd wziąłem się tutaj ja. Poprzednikiem Andrzeja Lewkowicza był Ryszard Minkiewicz. Odejście swoje wykonał własnoręcznie ze srebra insygnia, które zostały przekazane na ręce moje. Cech skupiał i skupia rzesza rzemieślników w różnych branżach. To była jakaś konsultacja, zebranie tych ludzi wszystkich do kupy, po prostu wymiana doświadczeń. Cech również też organizuje różnego typu szkolenia, które są potrzebne w danych zawodach, tak jak kursy pedagogiczne, kursy BHP-owskie dla pracowników i dla przedsiębiorców. Organizuje różnego typu szkolenia przy zmianach, jak i przepisach, które wchodzą nowe. W 1989 roku, gdy była zmiana ustawy o przedsiębiorczości, wtedy zniknął ten zapis ustawy, że o przynależności do cechu. I zaczęło to się pomału, zaczęli nasi członkowie odchodzić z tego cechu. I na dzień dzisiejszy mamy 90 paru członków. W czasach, gdy do cechu dołączyła pani dyrektor Bożena Rutkowska, instytucja była mocno zdominowana przez mężczyzn. Muszę powiedzieć, że zatrudniona została w 1993 roku w cechu i ku niezadowoleniu zarządu, który mnie zatrudniał, ponieważ byłam kobietą, przede mną był mężczyzna kierownikiem cechu i nie bardzo wyobrażano sobie, większość członków cechu to mężczyźni w tym czasie, i nie bardzo wyobrażano sobie, czy dam radę, czy poradzę i tak dalej. Bożena Rutkowska nie tylko poradziła sobie w środowisku męskim, ale przetrwała ponad 20 lat. Aktualnie połowa członków cechu to kobiety. To są głównie panie wykonujące zawód fryzjera, które szkolą uczni. Bardzo często jest tak, że uczeń zdaje egzamin czeladniczy. Pani nie ma obowiązku należeć do cechu i dostajemy informację, że ona prosi, żeby ją z listy członków skreślić. Wystarczy, że za rok trafia do jej zakładu ktoś, kto chciałby u niej uczyć się praktycznej nauki zawodu, ta pani przychodzi na nowo do tego cechu i się zapisuje. No, my jesteśmy od tego, żeby tą ewidencję prowadzić, żeby zapisywać, wykreślać, jak składają rezygnacje. Po prostu nie odmawiamy nikomu, aczkolwiek ja nie jestem zwolenniczką przynależności do cechu tylko wtedy, jeżeli przychodzi uczeń. Praca w cechu, jak przyszłam, była dużo lżejsza. Nie wiem dlaczego. Wymagania ludzi były mniejsze, nie prowadziliśmy biura rachunkowego. Były nas tylko dwie osoby, ja i koleżanka, która zajmowała się sprawami oświatowymi. Ja bardziej reprezentowałam cech i prowadziłam księgowość. Natomiast dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wzrosły koszty utrzymania budynku. Dużo lokali stoi w Suwałkach pustych, w związku z tym nie możemy z cenami w jakiś sposób tam windować. Patrzymy tylko, żeby ci nasi lokatorzy nie kazali, żebyśmy do tych lokali dopłacali. Do 1989 roku przynależność do cechu była obowiązkowa. Miał wpływ na jakość wykonywanych usług. Reklamacje z tytułu wadliwie wykonywanej usługi. Miał też możliwość pozbawiania prawa do wykonywania zawodu, bo wówczas od rzemieślników wymagano konkretnych kwalifikacji. I może właśnie dzięki temu w potocznym języku do dzisiaj funkcjonuje określenie dobra rzemieślnicza robota jako synonim czegoś o bardzo dobrej jakości. W tej chwili nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja poszła do... Nawet nie poszła, tylko przez internet otworzyła działalność gospodarczą w zawodzie fryzjera. Usiadłaby pani do mnie na fotel? Jak ja nie mam o tym zielonego pojęcia, nie umiem się sama uczesać? W związku z tym to jest to, co jest niekorzystne dla społeczeństwa. Fryzjer to jest
ewentualnie spalony włos i utrata 100 czy 150 zł. Ale mamy takie przypadki, kiedy przychodzą starsi ludzie i pytają, czy pan X, kamieniarz, Suwałk czy spoza Suwałk, jest członkiem cechu. Okazuje się, że nie. I zaczyna się lament, ponieważ została dana zaliczka rzędu 4000. Nie ma umowy, bo ci ludzie nie dbają o to, żeby umowy, bo nie wiedzą. Z okazji jubileuszu życzymy rzemieślnikom wszystkiego najlepszego.